Scorpions to nie tylko te fantastyczne przeboje, których po prostu się słucha, bo są wspaniałe, ale to także zespół, który związany jest z Polską bardzo silnie. No, przypomnijmy chociażby dwa istotne momenty. Pierwszy związany z rokiem 89 i słynną balladą Wind of Change, która towarzyszyła wszystkim przemianom zarówno w Polsce, jak i w bloku wschodnim ówczesnej Europy. Nie ma w tym kraju osoby, która nie potrafiłaby zagwizdać Wind of Change, ale także nie brakuje fanów dobrej muzyki rockowej, którzy obudzeni o północy od razu z pamięci śpiewają Still Loving You, Always Somewhere, Holiday. Kolejny już taki bardziej muzyczny akcent to przecież to, że do właśnie tego zespołu należy największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o skupienie widzów w jednym miejscu. Przypomnijmy koncert w ramach Inwazji Mocy RMF FM w krakowskim Pobiedniku, gdzie bawiło się podczas tego koncertu około 700, być może nawet 800 tysięcy widzów. Takiego koncertu nikt wcześniej, ani nikt później w Polsce nie zagrał. Tak, my Polacy uwielbiamy dobrą rockową muzykę okraszaną wspaniałym wokalem. To wszystko gdzieś tam jest doprawione świetnymi riffami. I właśnie dlatego grupa Scorpions odniosła tak spektakularny sukces w kraju nad Wisłą. Do tego koncertu RMF FM, świętujący notabene w tym roku również swój jubileusz 25-lecia istnienia, będzie często wracał, bo przecież jest patronem medialnym koncertu zespołu Scorpions w Atlas Arenie. Uwielbiamy, kiedy w wielkich zespołach rockowych, nie tylko rockowych, możemy odnaleźć cząstkę nas, Polaków, i tak jest ze Scorpionsami. Paweł Mąciwoda to jest człowiek, który jest niezwykle oblatany z wielkimi zespołami, polskimi zespołami rockowymi, z scenami na całym świecie. TSA, Oddział Zamknięty, Pudelsi, tam grał. W jaki sposób Polak znalazł się w grupie Scorpions? Odpowiedź jest prosta. Pomógł łód szczęścia i ogromny talent Pawła. Pewnego dnia kolega z oddziału zamkniętego znał kolegę, który to kolega był asystentem gitarzysty grupy Scorpions. Był rok 2004. Paweł otrzymał telefon, pojechał na casting, zagrał na basie. No i już został, a że zdolna z niego bestia, no to gra ze Scorpionsami do dzisiaj.